Hej, dzisiaj czas na analizę kolejnego odcinka Ninjago Powstanie Smoków. Dzisiaj przyjrzymy się odcinkowi numer 3. Zrobimy to jednak w nieco innym stylu, ponieważ widzę, że takie klasyczne analizy średnio wam się podobają, tak więc nie będę przykuwał zbytniej uwagi do fabuły odcinka, tylko raczej do ciekawych detali i smaczków. Zapraszam. Ale zanim zaczniemy, to chcę bardzo podziękować wszystkim wspierającym i przypomnieć o subskrypcji, jeśli odcinek wam się spodoba. Zapraszam także na moją grupę na Facebooku, na której możecie pochwalić się swoją budowlą lub zadać nurtujące was pytanie. Odcinek ten różni się nieco od dwóch poprzednich, ponieważ skupia się na budowaniu postaci Arina i Sory i relacji między nimi zamiast na walce ze złem. Zaczyna się w klasztorze, gdzie Arin i Sora rozpoczynają trening pod okiem mistrza Lloyda. I to, co bardzo mi się tutaj podoba, to fakt, że Lloyd przejmuje rolę dziadka Wu. I to tak dosłownie, ponieważ nie dość, że budzi dzieciaki o wschodzie słońca, pije herbatkę, to jeszcze cytuje fajne powiedzonka Wu. Musicie przejść cały tor, zanim wypiję moją herbatę. Dowiadujemy się tutaj jednocześnie, że obraz mistrza Wu wcale nie oznacza, że zginął, tylko po prostu do tej pory nikt nie wie, gdzie się podziewa. Jestem ciekaw swoją drogą, kiedy w końcu go zobaczymy. Akcja po chwili przenosi się na karnawał w rozdrożu. Sora i Arin udają się tam potajemnie, pomimo sprzeciwu Lloyda. A fakt, że Raju zostaje przebrany za kapibarę, według mnie czyni tę scenę po prostu jeszcze lepszą. Znaczy, bohaterowie twierdzą, że to kudłaty pies, ale ja i tak widzę tutaj kapibarę. Przez miasto przewija się mnóstwo mieszkańców, ale mam z nimi dość duży problem. Jak dowiedzieliśmy się w pierwszym odcinku, rozdroże jest domem dla ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać po fuzji. No i jak dla mnie, za mało jest tutaj nowych gatunków. Cały czas widzimy tak naprawdę ludzi, merlopian i szczury ze wspaniałego imperium. No dobra, pojawia się też trochę wężonów czy gadzików i matołów, ale za mało jest tutaj zdecydowanie nowych stworzeń jak na takie miejsce. Oczywiście karnawał nie może odbyć się bez kłopotów, więc Arin i Sora pakują się w małe tarapaty, ale to dobrze, bo dzięki temu mamy kilka fajnych scen walki. No a w tym samym czasie Lloyd orientuje się, że jego uczniowie wymknęli się z klasztoru, więc od razu leci ich szukać i trafia na karnawale do ciekawego namiotu, który składa hołd ninja. Zastanawiam się tylko, jakim cudem dzieciaki, które tam spotyka, nie rozpoznają w nim zielonego ninja, tylko myślą, że jest przebierańcem. No w ogóle po twarzy nie widać, nie? A poza tym na obrazie Joya brakuje mu piegów i proszę to naprawić. I finalnie wszystko kończy się dobrze i Lloyd, Arin i Sora wracają do klasztoru, aby kontynuować trening. Muszę przyznać, że był to naprawdę dobry odcinek, głównie ze względu na jego luźny styl. Zapomina on tak naprawdę o głównym problemie, jakim jest Imperium i ich polowanie na smoki i skupia się na tym, aby przedstawić nam bliżej nowe postacie, aby zbudować ich charaktery w taki powolny i spokojny sposób. No i zdecydowanie udało się to twórcom w naprawdę świetnym stylu, bo ja po tym odcinku polubiłem Arina i Sorę o wiele bardziej. A co wy sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli film wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam także na mojego Instagrama, Facebooka i TikToka. Trzymajcie się, do zobaczenia.